Hola compañeros, nombre Mateo i zapraszam do kolejnego, czwartego odcinka z naszej serii Septera Core. Wychodzimy w teren, wychodzimy na mapę świata i postanowiłem, że zanim pójdziemy na cmentarz Lamentu, wejdziemy sobie jednak do tego miasta Wichrów i ostrzeżemy tego Bowmana o zagrożeniu. Takie było nasze zadanie, gdy się dostaliśmy na trzecią powłokę, to powinna być tak naprawdę pierwsza rzecz, jaką powinniśmy zrobić. Ale dobra, najpierw sobie pochodzimy trochę tutaj po przedmieściach. To jest taki ptasior, to jest kilka takich ptasiorów, ale to nie są takie ptasiory, które można nakarmić. Jakby się dało nakarmić, no to wtedy by się pojawiła biała obwódka wokół tych nasion. Pierwsze kolorowe ptasiory, tam na pewno pierwszy, którego znaleźliśmy, to był tam na drugiej połowie, na końcu tego kanionu Banitów, gdzie znaleźliśmy Toriego. Ale zanim się będziemy mogli z powrotem na drugą powłokę, dosyć troszeczkę czasu zajmie. Chwila, przeczytajmy to. Zastanawiam się, dlaczego miasto jest tak ciasno otoczone murem, by powstrzymać działanie klątwy, głuptasie. Klątwy? No już o klątwie sporo wiemy, bo wypytaliśmy na folwarku o nią. Jaki jest główny towar handlowy tego miasta? Nie widziałem żadnych gildii złomiarzy. Gildii złomiarzy? Nie wykorzystując... Wykorzystując zamiedzenie Helgaka... God damn it. To jest ciężko przeczytać te teksty. Szkoda, że tak szybko one przemijają. Tam zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy widzowie możliwe, że osobiście sobie te teksty czytają, ale no ciężko nadążyć. Niektórzy mogą oglądać na komórce, a jeszcze inni lubią włączać moje materiały i sobie je w ogóle minimalizować, po prostu posłuchać, o czym gadam. Też wiem, że tacy są. Niektórzy nawet jadąc samochodem sobie w radiu słuchają mnie. No, była taka osoba, która tak napisała, że tak robi. Jaki jest główny towar handlowy tego miasta? Nie widziałem żadnych gildii złomiarzy. Gildii złomiarzy? Nie. Wykorzystując napędzane helgakami statki, wysyłamy lód na powłoki, gdzie go brakuje. Lód wysyłają. No tak, no na trzeciej powłoce są góry pełne śniegu, no to faktycznie tutaj mają dostęp do lodu. Na innych powłokach, jeszcze na szóstej powłoce będą takie góry śnieżne faktycznie, tam jeszcze też mają dostęp do lodu. Na siódmej lodu nie będzie, już prędzej lawa by była niż lód. Na piątej też takiego czegoś chyba nie ma, na czwartej też nie. Na czwartej to w zasadzie teoretycznie wszystko można znaleźć, bo tam jest wielki targ świata. Na trzeciej powłoce właśnie są te góry mroźne, tu ich jest w sumie najwięcej. Mimo iż taka powłoka cała taka ciepła się wydaje zielona, ale właśnie będą takie góry, przez które będzie trzeba przejść i tam pełno śniegu będzie. Na drugiej powłoce no to pustynia, na pierwszej powłoce no to w sumie cholera wie co tam jest, bo taki biały teren tam jest, ale nie śnieg, tylko właśnie taki straczkowo biały. Robota kamieniarska w tym mieście jest wspaniała. Tak, ale zimą nie chroni wystarczająco przed chłodem, stąd te wszystkie rury z ciepłem i prądem. Runner ma wywalone. Możemy o Bowmana zapytać. Znasz Bowmana? Nie współpracuję z nim, jestem wierna jedynie prezydentowi Duganowi. Czemu? Bo jest nowy, dlatego na niego głosowałam. Bowman i jego święta gwardia mają strasznie przestarzałe pogłady. Pewnie chcą wrócić do monarchii. Mhm. Więc taka starsza pani zagłosowała na kogoś młodszego. No zwykle starsi ludzie wolą głosować na jakichś takich właśnie starszych, znanych ludzi, którzy chcą wrócić do tego, co było. No, a tutaj widzę, mam jakiś taki wyjątek, ona chce z czegoś nowego. O, wasze miasto jest naprawdę piękne. Jesteś nowa, prawda? Cóż, witamy w mieście Wichrów. Zauważyłem, że macie tu mnóstwo zabawek. Staramy się restaurować stare budynki. Energia z nowych elektrowni jest przesyłana przez te grube kable. Mhm. Piesio ma wywalone. Gdzie znajdę człowieka o imieniu Bowman? Jest w katedrze. Opakuje swych poległych towarzyszy. Niedobrze, bo potrzebujemy go teraz bardziej niż zwykle. Mhm. Czy handlujecie z innymi narodami? Tak, zwłaszcza z piątą powłoką. Ankara i Jinam kupują helgaki i wodę dla swych wojsk. Kilka lat temu toczyli tam sobie wojenkę, ale od tego czasu jest spokój. Czy często się z wami komunikują? Nie, są zbyt daleko jak na radio. Energia źródła zakłóca wszystko w okolicy. Dobra, z trzema ludźmi sobie tu zagadaliśmy. Z
trzema osobami. O, tam tu jakieś dziecko chyba sobie skacze. Jest twój ojciec? Mój ojciec należy do zespołu Durgana. To znaczy? Ojciec pomaga wymyślać nowe rozwiązania dla miasta. To właśnie oni zamontowali kable i rozświetlili ulicę. Dlaczego to miejsce nazywa się Miastem Wichrów? To przez te gigantyczne wiatraki, które produkują prąd dla całego miasta. Mój przyjaciel mówi, że to nieprawda i że nazwa pochodzi od 7 armii wichrów, które Marduk poprowadził przeciwko Gemmie, ale ja mu nie wierzę. Czytam naprawdę szybko, nieklimatycznie i ledwo nadążam. Czasami się zdarza, że faktycznie przeczytam szybciej niż tekst jest wypowiedziany przez postać, ale to rzadko się zdarza, nie? Ja bym chciał właśnie tak spokojnie spróbować zaakcentować, czasami uwzględnić przecinki, dobrze to właśnie zaakcentować. No i no nie, nie za bardzo mogę. Jesteśmy z drugiej powłoki. Czy mógłbyś... Święta Gwardia wyruszyła tam, by powstrzymać przemytników, ale nikt nie wrócił. Pewnie zabił ich co? Kto? Pewnie zabili ich złomiarze. Aha, my jesteśmy z drugiej powłoki, traktuje nas na złomiarzy i pewnie twierdzi, że złomiarze, że my ich zabiliśmy. Tak? I rozmowa się urwała natychmiastowo. No tak się składa, że była trójka strażników, my tam zawalczyliśmy sobie z nimi. Możliwe, że faktycznie dwóch z trzech zabiliśmy. Nie wiadomo. No to jest taki pan. Czy możesz mi powiedzieć? Mogę ci powiedzieć, że nie masz bladego pojęcia o prawach. Prawach? Popytu i podaży, mała. Potrzebuję wskazówek. A ja trochę grosza na napitek. Nie mam nic do powiedzenia. Runner ma wywalone. Mógłbym mu zapłacić chyba trochę, tak? Żeby mi tam coś powiedział. No dobra. Jedną monetę. Masz tu monetę. Wystarczy, dziewczyna. Co mogę dla ciebie zrobić? Sprawdźmy, czy mamy teraz inne teksty. Co to za miejsce? Katedra Siedmiu Wichrów, siedziba Świętej Gwardii Siedmiu Wichrów, która z dumą utrzymuje pradawne tradycje Marduka. Grab nie ma nic do powiedzenia, Runner pewnie też nic więcej nie będzie miał do powiedzenia. Też ma wywalone. I o Bowmanie możemy pogadać. Czy znasz człowieka o imieniu Bowman? Jest przywódcą Świętej Gwardii, przekazuje im nauki Marduka. No i tyle. Zapłaciliśmy mu jedną monetę, żeby z nim pogadać i nic w związku z tym się nie zadziało. Nie wpuszczają gości dziewczyno. Czemu nie? Opłakują poległych, straconych na drugiej powłoce braci i siostry Siedmiu Wichrów. No już pomijając tych, czyli to jest siedziba Świętej Gwardii? A na co to wygląda? Na wychodek? No to więc tu, tam jest właśnie Bowman. Właśnie tutaj, gdzie się dostać nie możemy. Tam nawet nie ma takiego żółtego pola. Jest po prostu zielone i koniec. Tam gdzie są te kropki, nie wiem czy widzicie na YouTubie, ale te czerwone kropki mrygają po prawej stronie. Tam właśnie jesteśmy. I się dostać do Bowmana nie możemy. Z miasta Wichrów się okazuje. No w każdym razie to nas nie powstrzyma, żeby się do niego w końcu jakoś inaczej dostać i będziemy musieli iść przez cmentarz. To są te kable, o których była mowa. One zasilają miasto, rozświetlają je, ogrzewają. Także tak to wygląda. No i tak naprawdę to chyba tylko sklepy pozostały. Możemy wchodzić, się rozejrzeć, ale... A nie, to nie jest sklep, to jest inne miejsce, to jest... No nie pamiętam co tu jest, ale tutaj będzie niezła impreza później, w późniejszym etapie rozgrywki. Jak widać ta mapa jest dosyć sporawa i tu będzie się sporo działo, ale na razie nie mamy tutaj dostępu. Tutaj możemy tylko podejść, ona nas zatrzymuje. Witajcie w kapitolu Miasta Wichrów, czy mogę wam pomóc? Sekretarka. Kto tu rządzi? Nasz nowo wybrany prezydent Dugan, czy jesteście umówieni? Nie, chyba nie. Co to za przewody komunikacyjne porozwieszane w całym mieście? To najwyższej jakości łącza przesyłu danych. Dzięki nim unikamy problemów z komunikacją radiową. Problemów? Energia źródła nie pozwala transmitować dalej niż na kilka mil. Runner jest zły. Witajcie w kapitolu Miasta Wichrów. Czy mogę wam pomóc? Coś tu się zadziało dziwnego pomiędzy Runnerem a nią. Coś Runner wyczuwa.
Ja już tam się będę domyślał. No, przeszedłem tę grę dwa razy, raz na kodach, raz bez kodów. Kiedyś, dawno, dawno. Z kilkanaście lat temu było. Nie wiem. Sporo czasu minęło. Ona generalnie zła chyba nie była. Nie wiem, czy ona nie jest tak naprawdę robotem, jakimś androidem, czy półrobotem. Nie wiem, czy ona w sumie jest człowiekiem, czy nie. Pamiętam, tak mi się wydawało, że swojego czasu, że ona jest jakimś robotem, ale chyba nie, nie pamiętam. Jak mogę się skontaktować ze Świętą Gwardią? Nie utrzymujemy już oficjalnych kontaktów z tą organizacją. To takie informacje dosyć oficjalne i proste. Tutaj. A tu nie było. A tu nie było biblioteki przypadkiem? Tak, tu jest biblioteka. Tu jest biblioteka przecież. To co, czytamy w tym odcinku książki? Czy może na inny odcinek to zostawimy, żeby trochę akcji było, nie? Przydałoby się wyjść na cmentarz i powalczyć. Maja. Wygląda na zepsuty. To powinno się obracać. Potrzebują znacznie większego klucza, aby to zreperować. No tak się składa, że będziemy mogli to zreperować kiedyś chyba. Ale nie grabem. Runner ma wywalone. Nie pamiętam, czy coś szczególnego się zadzieje w związku z tym, że my to zreperujemy, ale... W każdym razie tu jest biblioteka. Tutaj można różne książki znaleźć. Tutaj jest taki... Taka głowa gargulca. Będzie nam ona potrzebna. Na razie nie można wziąć, bo jest przymocowana. Żelazna obręcz mocuje to do stołu. I nic więcej. Nie mamy do powiedzenia. I są książki. No możemy przeczytać te, które są tutaj. Te, które będą wyżej, przy mnichach tam takich, to sobie olejemy. Klątwa Draxa. No to jest coś, co nas interesuje, bo faktycznie o tej klątwie wszyscy mówią, no to przeczytajmy. Stare historie opowiadają o nekromancie Draxie, żądnej śmiertelności Serafinów. Przez lata studiował sztuki ożywiania nieumarłych. To właśnie klątwa Draxa sprowadza dziś mrok i zatruwa ziemię. Nawet starożytne katakumby miasta Wichrów, które niegdyś rozciągały się od cmentarzyska smutku aż po katedrę Siedmiu Wichrów, musiały zostać zamurowane, by zablokować siły nieumarłych. O, przepraszam, o Jezu. By zablokować siły nieumarłych. Dobra. Kolejna książeczka obok. Alchemia i chemikalia, też przydatna rzecz. Ludzie mogą korzystać z naturalnych żywiołów dla własnej wygody. Wybrańcy potraktowali to nieco zbyt dosłownie, stąd ich tworzone przez bioinżynierię statki i zbroje, znacznie lepsze od tych z niższych powłok. Jeszcze dziwniejsze są opowieści o krwi nieumarłych. Jest absolutnie zabójcza dla wszystkich żywych istot, a oprócz tego można jej używać jako silnie żrące płyny, na podobieństwo kwasu. Dobra, i tyle się dowiedzieliśmy. Mamy coś o klątwie Draxa, który wskrzesza nieumarłych, mamy coś o chemikaliach i wiemy, że krew nieumarłego jest jak kwas i mamy przymocowaną głowę gargulca tutaj. Tutaj potrzebujemy większego klucza, żeby to naprawić. I mamy mnicha. Ten chyba jako jedyny będzie jakoś rozmowny, z tego co kojarzę. Hej, jak leci? A może nie, może to jest właśnie ten nierozmowny, niezbyt gadatliwy kolega. Ten jakiś inny będzie rozmowny. No i tutaj są ulubione opowieści o duchach, Księga Helgaka, tom pierwszy. No tu będą właśnie takie fajne książki. No ten chyba też nie będzie rozmowny. No chyba taki inny w brązowej szacie będzie rozmowny. Tutaj jeszcze będą książki. Wielka Księga Koniunkcji. Żywioły i półbogowie, tom 13, a poczytamy sobie to kiedy indziej. Księga Helgaka, tom 2. Żywioły i półbogowie, tom 19. Energia źródła, jej siła i użytkowanie, wydanie pełne. Żywioły i półbogowie, tom 10. No, a takie ciekawostki tutaj będą. Karty losu w teorii i w praktyce. Gdybyśmy chcieli czegoś więcej się dowiedzieć o kartach losu. Żywioły i półbogowie, tom 16 i chyba ostatni zarazem. Pradawne manuskrypty i teksty, tom 12. A nie, jeszcze tu jest Żywioły i półbogowie, tom 2. Tu jest chyba taki gadatliwy już bardziej. Co to za miejsce? To biblioteka Miasta Wichrów. Co chciałabyś wiedzieć? Wszystko. To miejsce jest większe nawet od świątyni Aziza. Aziz. Znałem kiedyś człowieka o imieniu Aziz. Rozgarnięty chłopak. Czy masz jakieś książki o robotyce? Roboczym?
No nie ma. No, runner nic nie wyczuwa. Jaki to wspaniały mechaniczny piesek. To właściwie to nie jest pies, to robot. Co? Nie warto. O co chodzi z tymi mnichami? Złożyli przysięgę milczenia w proteście przeciwko rozwiązaniu Świętej Gwardii. Mnisi zaproponowali system rządów, w którym miasto byłoby zarządzane zarówno przez gwardię, jak i przez prezydenta, a biblioteka pilnowałaby równowagi. Ale ludzie nie chcą słuchać. Czy znasz człowieka o imieniu Bowman? Wielki, lecz nieszczęśliwy człowiek. Czemu? Prezydent Dugan chce rozwiązać Świętą Gwardią, obrońców miasta Wichrów, by rządzić bez żadnej kontroli. Bowman, przywódca Gwardii, musi zdecydować, czy woli siłą zmusić ludzi do powrotu na ścieżkę światła, czy poddać się i patrzeć, jak zwracają się ku ciemności. O Marduku możemy pogadać. Powiedz mi historię losów. Gdy nasz świat był młody, twórca stworzył dwa relikty, których można używać, by komunikować się ze źródłem i czerpać z niego moc. Wielu ludzi walczyło o te klucze, ale tylko jednemu udało się wyrwać je Bogu, demonowi Gemmie, który także porwał Kyrę, anioła światła, by została jego narzeczoną. Gdy zastępy aniołów twórcy zawiodły, posłał on swego jedynego syna Marduka, by pokonał siły ciemności, a sam porzucił sprawy ludzi na zawsze. Marduk szukał tajnej fortecy Gemmy i tworząc armię wojowników na każdej powłoce świata, armię siedmiu wichrów. Ale armia nie może walczyć z czymś, czego nie może znaleźć, gdy wszystko wydawało się być stracone. Dogo, demon oszustwa, przekonał Gemmę, że powinien pozwolić Kyrze na przynajmniej jeden przedmiot zbytku – lustro. Dzięki temu, jak twierdził, będzie mogła uczynić się jeszcze piękniejszą dla swego nowego pana. Gemma, zawsze chciwy i pełen rząd, zgodził się. Dogo stworzył lustro z materii źródła i dał je uwięzionemu aniołowi. Użyła go do odbicia własnego światła, tworząc gwiazdy. Marduk, widząc ten znak, podążył za nim do ukrytych lochów Gemmy. Po bitwie szalejącej 100 dni syn Boga pokonał Gemmę. Marduk posłał duszę demona w tajemne miejsce ziemi. Jego krew stała się rzekami, a oczy mrokiem śmierci. Ciało Gemmy zostało stracone do piekielnych otchłani Janaak, gdzie będzie płonąć na wieki. Potem Marduk pojmał diabelskie potomstwo Gemmy i uwięził wewnątrz innych wymiarów. Wreszcie stworzył świątynne miasto Babilonu, gdzie rządził wraz z Kyrą przez wiele lat, kryjąc klucze, dopóki ludzkość nie będzie potrzebować daru ukrytego w źródle. No, takie teksty można czytać jeszcze w miarę klimatycznie, z jakimś akcentem więcej czasu. A Królestwo Niebieskie? Tak, Marduk powiedział nam, że pewnego dnia jego moc uratuje świat. No, no to znamy historię. Czy wiesz, jak działa Wielka Iglica? Tak, badałem tę sprawę. Oś łączy wszystkie powłoki od północnego do południowego bieguna. Zbiera energię tworzoną przez rotację kontynentów, które działają jak wielkie turbiny. Ta energia wykorzystywana jest do zasilania źródła. Dzięki niej możemy rzucać czary, a nasze maszyny mają moc. I tu jeszcze coś. O wichrach, można powiedzieć, o mieście wichrów. Co wiesz o Marduku? Miasto wichrów zostało założone przez jego wyznawców. Wyznawców? Tak, bo to Marduk stworzył siedem wichrów Septerry, siedem armii, po jednej dla każdej powłoki i poprowadził je przeciwko Gemmie i jego legionom ciemności. Marduk zabił Mrocznego i schwytał jego demonicznych sługusów. Święta Gwardia Siedmiu Wichrów kontynuuje nauki Marduka. No tak, no dobra. Dobra, jeżeli chodzi o te książeczki, tutaj, tak jak mówię, nie będziemy ich teraz czytać, olać temat. Mogę tu jeszcze ewentualnie pokazać, że tu będzie takie tajne przejście, tylko jeszcze nie mamy do niego dostępu, ale tutaj jest w takim troszeczkę innym kolorze jakby ta część podłogi i to będzie prowadziło właśnie na tamten folwark, tam gdzie był ten grubas taki w zielonym fartuchu.
Ale to dużo później. Dobra. Na razie olać bibliotekę. Jak się tutaj wrócimy, to będziemy musieli się tu wrócić. To wtedy może sobie poczytamy te książki. Na razie olać. Idziemy na cmentarz już chyba, chociaż jeszcze w razie czego zajrzę do pozostałych pomieszczeń, żeby się upewnić, czy oprócz sklepów tutaj nie ma właśnie czegoś jeszcze. Bo na przykład to myślałem, że był sklep, ale to jest biblioteka. Znaczy nie tylko biblioteka, tam jest więcej niż sama biblioteka, tam jest przejście do biblioteki między innymi. Pode mną jest na pewno sklep i po lewej stronie powinny być też sklepy. I tu jeszcze jest wejście na górę, ale wydaje mi się, że to jest po prostu też do drugiego wejścia do tego samego sklepu. Tak, to jest po prostu drugie wejście do tego samego sklepu. O. A nie pamiętam, czy tutaj czegoś się nie dało wymacać przypadkiem u niego. Chociaż możliwe, że to nie ten sklep. Ale był gdzieś jakiś taki sklep, w którym można było coś wymacać, coś podnieść i nawet gościu nic na to nie miało do powiedzenia. Can I interest you in anything? U niego są tylko miecze do kupienia, się okazuje. Jest krótki miecz i miecz. No, mieczy na razie nie potrzebujemy. Nie możemy miecza dać innej postaci, która aktualnie korzysta z karabinu, jakby co. No, miecz będzie tylko i wyłącznie dla postaci, która z miecza będzie korzystać. No, będziemy mieli takie dwie w sumie postacie, będziemy mieli, które będą miały miecze. Maja. Nazywam się Maja. To są Grub i Runner. Miło mi. Jestem Katy. Dlaczego odnawiacie stare budynki zamiast budować nowe? Są zbyt cenne, by je po prostu zburzyć, ale prawdopodobnie prezydent Dugan będzie chciał to zmienić. Już rozwiązał świętą gwardią. Piesio? Piesio nic nie wyczuwa. Białe oczy. Czy znasz Bowmana? Wszystkich członków świętej gwardii znajdziesz w katedrze. Bowman i gwardziści to szlachetni ludzie. Mieszkańcy tego miasta za bardzo wsłuchują się w słowa ich prezydenta Dugana. 100 lat pokoju zostanie zaprzepaszczone przez głupią politykę. Tak jest. I tutaj mamy chyba inny sklep z broniami, albo może z pancerzami, to jest z pancerzami. A może tutaj można było coś wymacać? Nie było tutaj czegoś... Macable? Clickable? Takiego... Usuń się. No tak mi się coś kojarzy. W jakimś sklepie coś można było pomacać. No tu są pancerze, no zobaczmy czy mamy. Chociaż tam na folwarku patrzyłem, już nie wiem, co podać. No taki niezbyt miły, się wydaje. Są jakieś twarde resory już w ogóle. No, ale nie, to chyba też już widzieliśmy. No, mi się wydaje, że to też było. Tak, już tam stwierdzałem, że 16 pancerzy, kosztem spina. Nie, dobra, olać to. Na cmentarzu pancerz jakoś szczególnie potrzebny nam nie będzie. Tam właśnie szybkość i ofensywa bardziej się nam przyda, zdecydowanie. Oczywiście, no gorzej, jak do nas dojdą, no to... Bo tam będą tacy przeciwnicy. Po raz pierwszy. Którzy zamiast podskakiwać do nas i wykonywać cios, będą musiały się do nas dostać po prostu idąc w naszą stronę pomału, powolutku, po cichutku. No to już będą takie bronie dla Mai widać. No siema. Jest granat, jest średni generator. No można by niby kupić tutaj coś lepszego dla runner, a może bym kupił, zanim pójdę na cmentarz, bo naprawdę sporo mimo wszystko to, a kupię mu ten generator, stać mnie, coś nie będę żydził chyba aż tak bardzo. Masz tutaj. Bo czasy runnera będą bardzo przydatne na cmentarzu akurat. Kamień możemy za 2,5 tysiąca sprzedać, jakby co. No to jest właśnie dobra rzecz. Dobra, mamy w razie czego złoto, jakbyśmy się chcieli gdzieś przespać. Nie ma tu nic Macable. No można by spróbować okradać, ale to się średnio opłaca, przynajmniej na tym etapie rozgrywki. Później to naprawdę te kradzieże będą dosyć czyste. Po kilka tysięcy złota będziemy kraść, albo jakieś przydatne naprawdę przedmioty, jakieś łzy Kyry, jakieś kamienie dusz może nawet. Ale nie, to wygląda na to, że to nie jest połączenie tego samego sklepu, czyli tutaj obok będzie inny sklep, prawdopodobnie z tymi rzeczami leczącymi, trinketami, tak pewnie było. Tak, tutaj są te przedmioty leczące. Co ty tu masz, babciu? Może jakieś trinkety fajne? Hello, take your time. No dobrze. O, coś jest nowego. To znamy. To znamy. To znamy. To też. O! O! O!
trinket, który zwiększa źródło. No, grab ma taki, który zwiększa mu HP, więc no, trochę szkoda by mu to dawać, jakby miał zdrowie stracić na tym, ale to nic. To by było dobre, ja bym mu to kupił, jakby mnie na to było stać, no to mógłbym sprzedać niby ten kamień duszy, ale mówię, że jeden chcę mieć przy sobie. Na pewno znajdziemy jeszcze jakiś drugi, zanim dojdziemy do tego momentu, gdzie on będzie potrzebny. Ale właśnie nie jestem pewny, czy faktycznie go znajdziemy, czy może go jakoś nie ominę, nie przegapię, no bo mówię, kilkanaście lat w tę grę nie grałem i tak no, może być różnie, więc... Dobra, czyli tak, wiemy gdzie jest, ale nie możemy się tam dostać, tak? To idziemy na cmentarz. Trzeba rozwiązać sprawę tej klątwy. Można by jeszcze się tam przejść w lewo, ale tam będzie lotnisko. To jest taki most tam, ale to tam na razie nie ma sensu tam iść, tam będzie trzeba się dostać dużo, dużo później. Mamy tam dostęp już teraz, ale nic tam po prostu nie możemy zrobić. Dobra, i mamy cmentarz. W pierwszej części tego cmentarza nie ma chyba nic użytecznego, z tego co mi się wydaje, z tego co kojarzę. Czy może będzie jakiś ptasior do nakarmienia? A tego nie pamiętam, ale rozejrzę się w razie czego dokładnie. Tutaj jest taka statua. Takiego gargoylo podobnego czegoś. Gdzie jest głowa? My wiemy, gdzie jest głowa. No, się tam przyglądam. Posługują są jakieś mechanizmy. Może się uruchomić? Bo brakuje jakiejś części. Zdarza się, że tajemnica leży w brakującej głowie. Runner neutralny, o dziwo. Nie wyczuwa nic. Powinien. Ale dobra, tutaj możemy się przyjrzeć jakiemuś nagrobkowi. Ale wielka krypta. Tu musi leżeć ktoś ważny? Nie, jakiś ważniak. Tu musi leżeć jakiś ważniak. No to... Ta krypta musi mieć co najmniej kilkaset lat. Ja się nic nie wykrywa. No tak, tutaj będą faktycznie krypty. Będziemy też po kryptach chodzić później. To jest brama, przez którą będzie można później przejść. It is locked indeed. Tu jest takie skitrane przejście, które można byłoby pominąć. Jest ptasior. Chodź tu. Masz tu ptasior. Dobra, ptasior dostał nasionko i odleciał. Jakby co, to nie da się ich spłoszyć. Nie da się zrobić tak, że przez przypadek się ich nie nakarmi. Można je po prostu przegapić, można ich po prostu nie znaleźć. A jak się znajdzie, no to już jest szluz. Ząbek srebra. Ząbek srebra on chronił przed... Częściowo chyba chronił przed atakami nieumarłych. Nawet nie częściowo. Chroni przed nieumarłymi po prostu. Zatrucia tutaj nie będziemy potrzebować. Znaczy tak, no, grabowi bym wolał dać ząbek srebra, bo tutaj będziemy walczyli faktycznie z nieumarłymi, to wydaje mi się, że overall to powinno lepiej u niego działać niż dodatkowe zdrowie. Dodatkowe zdrowie byśmy dali Mai. No i Runner może sobie mieć te częściowo chroni przed zatruciem tam. Nie wiem, czy jego się w ogóle da otruć robota, ale niech ma. O trucizn tutaj nie będzie. Kolejne trucizny... Nie wiem w sumie, kiedy będą kolejne trucizny na powłoce. Czwarty chyba dopiero. I nie będziemy po kolei te powłoki zwiedzać, jakby co, jak z trzeciej powłoki na czwartą się nie wybierzemy, będzie inaczej. Jakby kto pytał. Będzie zupełnie inaczej. Dobra, tu jest jakiś taki dymek podejrzany. Pewnie ma związek z klątwą Draxa. Przyjrzyjmy się. Walka. Walka. Dobra. Coś tu się dzieje. No zombiak sobie wyszedł. Postacie odskakują. I mamy do pokonania jednego zombiaka. Co on potrafi? Potrafi się ruszać. I to wszystko, co zrobił. I prawdopodobnie to wszystko, co zdąży zrobić. Jest tylko jeden. Zombiaki wiem, że mają dokładnie 60 punktów zdrowia. Bo kiedyś to sprawdzałem. Bardzo wiele się z zombiakami walczyło, więc po prostu to zapamiętałem. Expa 34 nie za wiele.
Ale będziemy później z tymi zombiakami walczyć masowo z 4, 6 czasami nawet. Będziemy czasami przez nich otoczeni. To będą takie bitwy, że faktycznie będą w stanie do nas dojść. I będą zadawać obrażenia. A gdy zombiak dojdzie, to on naprawdę bardzo duże obrażenia zadaje. Największe do tej pory, jakie mieliśmy. Co za bałagan, no. Świetne, krew żre trawę jak kwas. Wykręcone. Wicked. Piesio ma wywalone. Mamy kwas. Tak się składa, że mamy też taką buteleczkę. Możemy tego kwasu trochę nabrać. Jest pełna krwi zombie. Buteleczka z kwasem. I teraz tą buteleczką z kwasem musimy się wrócić do biblioteki. Tam, gdzie widzieliśmy głowę tego gargulca. Czyli wracamy do miasta wichrów. Idziemy do biblioteki, która była na samej górze po prawej. Z tobą gadałem? Moment, mój komputer zaczyna działać. O? A tak w ogóle to jak duże jest to królestwo? Królestwo? Żyjemy w korporacyjnym mieście państwie, w którym zysk trafia do tych, którzy go wypracowują. Przynajmniej tak mówi prezydent Dugan. Co to masz? To komputer, który pomaga mi w pracy, ale niestety zwariował. Daj zobaczę, co się da zrobić. Aha, musisz zainstalować najnowszą wersję systemu operacyjnego. Psie krew. Ale dzięki. Pozwól mi, że się jakoś odpłacę za pomoc. Łzy kyry dostaliśmy za frajer od ziomeczka. Zagadanie jakieś. Naprawiliśmy. Grab mu tam poradził, żeby zainstalować sobie najnowszą wersję systemu operacyjnego i gitarę. Gdzie znajdziemy Baumana? Jest w katedrze, ale trzymałbym się od niego z daleka. Jest niebezpieczny. Dobra, no dostaliśmy pierwsze łzy kyry, wskrzeszając pełnią punktów życia. No, to jest też fajny przedmiot. No, wolałbym go sprzedać, tak szczerze, ale no, nie wiem, bo za tysiaka można by go sprzedać i wtedy byłoby nas stać tam chyba na co... Coś tam chciałem kupić, co ja tam chciałem kupić? Ten trinket dla graba, żeby mu źródło zwiększyć, ale dobra, tam ma teraz trinket, który mogę go chronić przed nieumarłymi, to niech tak zostanie. Tutaj musimy użyć buteleczki z kwasem. Dobra, zabieramy. Głowa Draxa. Wracamy na cmentarz. I teraz będzie nas czekała walka z takim minibossem. Wydaje mi się, że można go bardzo łatwo pokonać, używając przedmiotu leczącego, na przykład kamienia dusz pewnie by się na hita go wzięło, nawet na pewno. Ale nie będę zmarnował kamienia dusz na niego, nie jest aż tak groźny, ja sobie z nim zawalczę normalnie. No się może jakimś chlebkiem w niego rzucę, ale ja wiem. Może będę używał tego leczenia po prostu z karty. Tym go mogę uderzyć w sumie. To będzie dobre. No, Grab może w sumie z tego korzystać. No, to byłoby spoko. No, Grab powinien tym one-shotować te zombiaki tak naprawdę na tym etapie, jak trzecim poziomem uderzy. Dobra. Idź, kochana, dawaj. Ten się nie da przejść, jakby kto pytał. Tam wydaje się, jakby się miało dać przecisnąć, ale się nie da. Trzeba koniecznie przejść przez cmentarz, żeby dostać się serdecznie na te góry. Nie, tutaj była ta krew, to nie tu, tu, tam trzeba iść. Dobra, i będzie walka z minibosiorem takim. Jak się odwrócił, tak widzisz to co ja? A, właśnie, nagroda za pokonanie tego bosiora też jest super. No. Dobra, no to dawaj, co tam masz? Leczenie. Bardzo proszę. 52 obrażeń. Twardy. A ile Maja uderzy?
się zaczyna robić problem. Dobra, zmiana planów. Granat. 31, 27, 22, ok. Runner. Tuval. Temu zdrowia chyba dużo nie zostało, nie? W razie czego drugopoziomowym ciosem graba. Dobra. Tego, nie wiem, trzecim, a może drugim poziomem Mai. O, użył umiejętności, który nam zadaje obrażenia, a jego leczy. 27. Ile jemu zdrowia zostało? Nie za wiele chyba, co? Już go zaraz dobijemy. Ten ma chyba pełne zdrowia. No, trzeba się pozbyć tych zębeków, zanim się zbliżą za bardzo, bo jak zaczną gryźć... Znaczy oni tam nie do końca gryzą. Rękoma tak biją. Ale dużo. Oni tam po 20 kilka potrafią zadać obrażeń. Dobra, już. Grabem się go dobije. Zobaczymy, ile Maja zada trzeciopoziomowym atakiem temu Draxowi. Zatruł. No to nie kojarzyłem, że on miał zatrucie. Mówiłem, że nie będzie trucizn, tak? 32 tylko, patrzcie, malutko. Grab zadał ponad 50, nie? Czyli, no, ewidentnie trzeba go healami traktować. Można jego chlebem rzucać też, ale szkoda mi chleba. Najlepiej to byłoby... O, 2 punkty obrażeń z trucizny. Najlepiej to by było w ogóle korzeniem go potraktować, ale posprzedawałem wszystkie, tak? No, żywotny jest, co? Już naprawdę dużo mu zadaliśmy obrażeń. Potraktujemy ziemią w końcu? Nie. 8. Od robota, tak? Dobra, padł. Easy gierka. 1288 punktów doświadczenia. Maja wbiła 6 poziom, runner 5. Grab niestety nie wbił żadnego. Karta ziemi. O, to jest druga ofensywna karta. Znaczy się, no, pomijając, że leczeniem możemy bić, tak się, jak się okazuje, ale nie umarłych tylko. No to mamy drugą ofensywną kartę. Ona kosztuje 9. Jakby co, nie jest to pokazane, bo nie mamy teraz źródła. Ale ona kosztuje 9 źródła. Ale nie jest 50% silniejsza od wody, jakby co. Dużo bardziej się opłaca 3 razy uderzyć wodą niż 2 razy ziemią, jakby kto pytał. Ale jeżeli chcemy właśnie szybko zadawać te obrażenia, jak mamy dużo źródła i chcemy jednym hitem więcej, no to wtedy wiadomo, że ziemia wyjdzie lepiej, mimo iż jest 50% droższa, a wcale nie bije 50% więcej. No to i tak tam, nie pamiętam ile więcej, tam z 20% więcej może biła od wody, coś koło tego. Dobra, mamy kryptę. I tu w krypcie będą właśnie walki z nieumarłymi. Dopóki nie będzie czach, to powinno być łatwo. No bo no, zombiaki muszą do mnie dojść, zanim dojdą, to się zajdzie. No to nie wiem, czy już nie jest wystarczająco blisko, że nie mógłby pogryźć Mai. No i będą się tak poruszać teraz, także sobie herbatkę. O! Lewą ręką kliknąłem. No trzeba grabem niestety bić wręcz, bo źródła nie mam. Może sobie odnowię to źródło w razie czego jednym przedmiotem. Żeby nie było biedy. Oh my god. Zapomniałem. O dobra. No jeszcze nie był wystarczająco blisko, żeby gryźć Maja, jak się okazuje, ale teraz już raczej jest. I teraz trzeba uważać, żeby przez przypadek nie kliknąć w Maja runnerem, bo mogę uderzyć w Maję. Zamiast zombiaka. Jak jest na czerwono, no to znaczy, że friendly fire. Jak na zielono, no to jest we wroga. Okej. Dobra, ładujemy się. Wiem, że są te misy, co prawda, ale dobra, ryzykuję. Maja ma tę odporność niby na te ataki nieumarłych, nie? Więc ona tutaj w sumie mogłaby
spróbować potankować. Runner nie ma tego. Runner ma tę odporność na truciznę, trochę uselessowatą pewnie na tym etapie, ale Runner ma najwięcej zdrowia i armora. Chociaż armora to chyba ostatnio stwierdziliśmy, że Maja i Runner mają tyle samo, nie? Ale nadal zdrowia ma najwięcej. I mamy bardzo fajny sposób leczenia go, co prawda za źródło, ale dosyć skuteczny nadal mimo wszystko. Walni tego trzecim poziomem. Może zmanshotuje, bo mu kupiłem nowy generator. O, panie, overkill. Zadał 15 więcej niż musiał. No i po robocie. No i exp leci, złoto leci, w ogóle nam zdrowia nie zabierają. Ja pożydzę trochę, bez źródła pogramy. Tutaj będą różne jakieś tam znajdźki chyba, z tego co kojarzę. Tam jest dźwignia jakaś, ale to na razie tam nie mamy dostępu. Zanim będziemy mieli tam dostęp, to dużo później będzie, bo tutaj będzie taka ściana. O tu, nie, to są drzwi. Ściana będzie gdzie indziej. It is locked indeed. Ściana będzie gdzie indziej, ściana będzie trochę dalej. To, co tu jest zamknięte, to przez to ja będę mógł przejść jeszcze. To jeszcze będzie do otwarcia. Będzie inna ściana do jeszcze dalszej części tych krypt. No, jakaś walka tutaj, tylko bez czaszek prosimy. Ma na pewno nie tylko jeden. Jeden? No. Jeden? What? Przecież to easy na klatę. Nie wiem, możliwe, że już mam teraz wystarczające obrażenia. Nawet nie będę na trzeci poziom ataku Mai czekał po prostu tutaj jeszcze z Runnerem. Się uda to zabić. Nie. Easy walka. A kiedy grab wbije level? Bo niedaleko powinien być. 376, no. No na grabie mi zależy właśnie, żeby levelował, żeby to źródło mu fajnie rosło. Tutaj powinna być właśnie ta dźwignia chyba do przełączenia, właśnie żeby te drzwi tamte otworzyć. W tych kryptach będzie karta wskrzeszenia też do znalezienia, ale to dużo później. W innej części tych krypt będzie taka karta. Ona będzie... No ona będzie tam pod nami chyba jakoś... mi się wydaje. Tak przynajmniej to zapamiętałem. Dobra, przechodzimy przez drzwi. Idziemy dalej w lewo. Prosimy bez czach. Dobra, nie ma czach. Każdy jednego zombiaka ma do pokonania. Tak? Dobra, no to tak. Nie, mówiłem, że Maja miała tę ochronę przed zombiekami, że ona mogłaby tankować. Nie, to Grav ma tę ochronę przed zombiekami. Runner tutaj pewnie by chciał w tych dwóch naraz uderzyć, więc damy mu to zrobić. Pewnie będą w takiej linii ułożeni idealnie, więc tego się pozbędę razem z Mają. Żeby Runner tam nie miał problemów. Dobra, to z głowy. I teraz czekamy na naładowanie Runnera. Nawet nie wiem, czy na trzeci poziom muszę czekać, tak szczerze. Może z drugiego skorzystamy i po prostu dobijemy później jakoś. Albo dobra, czekamy na trzeci. Cierpliwości. Tylko żeby nie zaczęli gryźć, albo żeby nie wyszli z linii strzału. Dobra, chyba będzie dobrze. Nawet na pewno. Obydwu zwanshotował. No widać, że mniejsze obrażenia ten Koeny otrzymał, ale myślałem, że będą dużo mniejsze. No to tam ledwo co? Tam... O, kolejna walka tutaj obok. Bez czach prosimy. Kurde, czachy. Czachy są upierdliwe, bo one będą atakowały od razu. No chlebem bym w to rzucił chętnie, ale... Dobra, mamy zdrowia dużo, nie mogą nas pogryźć. 7. Ile w graba? 9 aż? A to on nie ma tej odporności przed nieumarłymi niby?
Na jakiej zasadzie to działa? One są też trochę opancerzone. One mają chyba 50 zdrowia tylko, względem 60 u zombiaków, ale one właśnie mają armor większy. Przestań gryźć graba. Nie lubię Czech. O, napalmy jeszcze mają jakieś. Na szczęście jesteśmy rozproszeni, więc ten napalm nie sięgnął Mai. Mógłby. Twardy. Upierdliwe czachy. Zastanawiam, czy nie powinienem bardziej ściszyć dźwięków z gry. No, chyba nie, bo ja tam czasami sprawdzam udźwiękowienie moich materiałów i raczej jest ok, nawet czasami mam wrażenie, że jest za cicho. No twarda czacha. No, się, no już pomijając fakt, że gra po prostu gówno bije. Jakby przywalił trzeciopoziomowym leczeniem, to by na hita to zeszło. Mamy jeszcze tę kartę losu tej ziemi teraz jeszcze, no ale to... No z ziemi będziemy korzystać na pewno, ale to kiedy indziej, na innych przeciwników. Na nieumarłych to się nie opłaca. Jeżeli już mam używać źródła na nieumarłych, to tego leczenia najlepiej. Dobra, czasem jak się walka skończy, to jeszcze takie ładowanie mają. Jakby się miało coś zwiesić, ale nie, tu jest taka ściana charakterystyczna. Można pogadać na jej temat. Ta ściana wygląda osłabioną. Jestem pewien, że jedna dobrze umiejscowiona bomba może zburzyć całą ścianę. No, granat, który ma wbudowany AIA w broń, nie zadziała. Laser runnera też nie. Wygląda to, że nope. No, coś innego tu będzie potrzebne. No, dosłownie ładunek wybuchowy będzie potrzebny. No, to kiedy indziej. Tutaj nic nie było do wymacania. Coś, kurde, kojarzę, coś gdzieś było, ale chyba w innej części, tak jak mówię. Ups, idę, nie chciałem tam klikać. Tutaj nic, no tutaj już będzie wyjście. Nie wyjście, no przejście po prostu jakby dalej. Tak, tam w górę się idzie. I tutaj zmieni nam się drużyna. Nie pamiętam, czy runnera stracimy, czy graba stracimy. Tutaj będzie się działo. Kim jesteś? Masz rozmawiać? Nie, przybywam ostrzec cię o zamachu, który szykuje Dugan. Dugan jest przymierzony z obrońcami. Ludzie Bowman, obce wojska są na ulicach. Na horyzoncie widziano obce statki, a Dugan i jego łowcy nagle stoją przy drzwiach katedry. Wysuwa się przed katakumby. Szybko, musimy się pospieszyć. Nie, idźcie beze mnie, opóźnił ich trochę. Nigdy, to najgorsze uciekać jak psy, a ty chcesz, żebyśmy opuścili ciebie, naszego pana? Iście, jeśli zostaniecie, wszyscy polegniemy. Leila, od tej chwili ty jesteś przywódcą. Uciekajcie w góry i pamiętajcie, nie wolno wam porzucić wiary w Marduka. Zrobię co w mojej mocy. Zabiegłem się dobrze moją córką, Corgan. Tak jest. No. Przyklinam cię, Dugan. Czy teraz jesteś zadowolony? Stracić go. O, haram się. Na co czekacie? Wykonać rozkazy. Nie jest już zagrożeniem. Dlaczego mamy go? Nie widzę żadnych, bo ci płacą. Psie, rób co każę. Nigdy więcej nie podważę ich rozkazów, a teraz znać resztę. Chcę zobaczyć ich ciała. No, ten kolega miał wątpliwości. Wypowiedziałem jego imię nawet, ale nie w pełni. Corgan, musimy się rozdzielić. Gwardziści pójdą ze mną. Ty idź z przybyszami. Spotkajmy się w górach, ale uważaj, by cię nikt nie śledził. Renner, wracaj. Herob, musimy uciekać. Ale... Corgan? Tak? Uważaj na siebie. Ty też. Chodźmy, zanim ci łowcy nagród nas znajdą. A więc runnera straciliśmy. Dobra. Czyli mamy Corgana w drużynie. Corgan. No, zdrowie jakie ma, każdy widzi. Ma umiejętność o nazwie obserwacja źródła nam się
w ogóle naładowało za frajer na fulla. Straciliśmy postać, która miała źródła najmniej, dostaliśmy taką, która ma go zdecydowanie więcej. Korgan słynie z tego, że ma najwyższy poziom w całej grze, chociaż nie, Selina chyba jako jedyna chyba nawet będzie go przewyższała levelami, tak mi się wydaje. Ale on chyba jest właśnie jakiś drugi taki z kolei. Że on właśnie ma zawsze najwyższy level i zawsze najmniej expa potrzebuje do kolejnych poziomów. Jak widać już teraz do 8 potrzebuje mniej niż Maja do 7. On też jest generalnie bardzo dobry. Cios na ten moment, z tego co widać, ma słabszy od Mai, ale on nie ma żadnego miecza sensownego. On ma krótki miecz, tam mogliśmy kupić jakiś lepszy. Aha, i straciliśmy, znaczy nie tyle straciliśmy, runner tam miał ze sobą tę ochronę przed trucizną, tak? Kamienne serce, tam kamień serca. No dobra, no w każdym razie mamy Korgana. Korgan spoko jest, lubię go, zawsze go lubiłem. On ma właśnie i spoczko źródło, i spoczko normalne obrażenia tych zwykłych ciosów, ataków swoich. Musimy się teraz stąd po prostu wydostać. Czyli to z tą samą drogą wychodzimy, tylko że teraz zombiaki się porespiły. Z tymi czachami nie będę walczył tam, gdzie były pod ścianą, więc chyba że będą się respić teraz w miejscach, w których wcześniej ich nie było. Też tak może być. No, na razie tak to wygląda. No, możemy przetestować umiejętność obserwacja. Dostarcza informacji o celu, no to możemy zobaczyć, nie wiem, tutaj. Ma zdrowie 60 na 60, widać jak się ładuje. Było widać, w którym momencie postanowił zużyć swoją jakby inicjatywę, żeby wykonać faktyczny ruch. No i taka obserwacja będzie czasami tam przez nas używana, żeby się po prostu dowiedzieć czegoś więcej o przeciwnikach. Jeżeli chodzi o używanie obserwacji na bossach, no to niestety nie widać dokładnego stanu zdrowia bossa. Będą tam takie kreski, ale będzie widać, czy jego stan zdrowia jest cały czas na biało, czy jest już na czerwono, czy jest już bliski śmierci. I będzie widać też ten jego pasek ładowania się. Świetna robota, Korgan. Dopiero się dostałem i już pokazujesz, że masz świetną celność. O, tu już wręcz nie musiał podskakiwać. Czy to znaczy, że zombiek będzie go gryzł? Nie, zombiek jeszcze idzie. Zombiek jest głupi, musi być bliżej. Dobra, Korgan, nie spartol tego. Trafisz teraz. Może być też czasami taka sytuacja, że jak on uderza trzeciopoziomowym atakiem i tylko tym trzeciopoziomowym z jakiegoś powodu, no to zadaje 0 punktów obrażeń. Nie wiem, od czego to zależy, ale czasami tak ma. 41, no mało zadał. Trzeba mu miecz kupić lepszy i musi jakiś level wbić jeszcze. I będzie wtedy robił siekę. Bo Korgan, generalnie jak Korgana zapamiętałem w taki sposób, że on bił więcej od Mai. Trochę więcej, nie dużo, ale właśnie trochę. Czachy olewamy, nie chcemy się z nimi walczyć. Idziemy stąd dalej. To nie jest ta walka, w której wcześniej był tylko jeden? Dobra, użyjemy może dwóch drugopoziomowych ataków. Nie wystarczy. Korgan później będzie miał takie fajne uderzenie o nazwie Moc Źródła chyba. I on będzie w takiej linii tym źródłem wtedy bił, tak jak potrafi to robić runner swoimi zwykłymi atakami. No tak. Taka walka z zombieczkami. Ciebie weźmy. Wydajesz się być bliżej niż ten, chociaż ja wiem. Porównywalnie.
Może jednak się na tego przerzucę. Korgan ma full zdrowia, to nie muszę się o niego martwić. No i temu 30 zdrowia zostało tylko, tak? Tutaj już uderzymy pierwszym poziomem. I już Korgan tym drugim poziomem dobije. Nie dobił? To ile ja mu wcześniej zadałem obrażeń? What? Dawało mi się, że... What? O! 12 zadał. Nie tak dużo. Myślałem, że więcej. Ale zobaczyliśmy w końcu, jak zombiaki bił. Grab wbił 5 level, bardzo dobrze. Chleb wpadł. Źródło chyba znowu o 2 się zwiększyło. 14 miał, nie? Chyba. Czyli mógłby mieć 18 z tamtym trinketem. No, jak on będzie miał źródło 18, no to już naprawdę trzeciopoziomowym zaklęciem będzie ostro bił. A co my tu mamy? Kogo my tu mamy? Minibossów. Co my tu mamy? Więcej mięsa na rzeź. Duke. Dobra, Duke. Może oni będą trochę lepsi niż ich przywódca. Bądź przeklęty. No dobra. Mamy takie postacie. Dobra, zacznijmy od... Najlepsze jest to, że jak wraca, jego broń do niego, to jest taki dźwięk jakby zamykanej lodówki. Obserwacja na ciebie. Drogie to jest, on nie widać jego stanu zdrowia. Zaczynasz granatem. Dobrze, zaczynaj granatem jak chcesz. To ja z ziemi ci przypierdzielę. Co ty na to? Czterdzieści, nie za dużo. Huh. 39, powiadasz. O, ten trzeciopoziomowym atakiem bijem. 7, mało. I faktycznie wykonał animację taką. Jakby faktycznie użył trzeciopoziomowego ciosu. Pierwszy przeciwnik do tej pory taki. No, już może nam to dać coś do zrozumienia. Ciebie trzeba. A, obserwację jeszcze będzie chciał na siebie dać. U niego chyba będzie widać dokładnie stan zdrowia. A, ten się przewrócił. Nawet czerwonego zdrowia nie zdążył mieć, się już przewrócił. No, oczywiście obserwacji na niego nie muszę dawać, ale chcę. Chcę pokazać. Jak walczymy z minibossami jakimiś, to... No, 96 zdrowia, level 6. Wiadomo, który ma level. Dobra, już nie będę źródła nawet zużywał. Po prostu go zajadę zwykłymi obrażeniami. 15, nie za dużo, ale to nic. Tutaj Maja potraktuje trochę lepiej. 37. On się też bardzo szybko ładuje. Nie wiem, czy on przypadkiem nie potrafi się ładować nawet minimalnie szybciej od graba. Jeszcze trochę cię tutaj pokuję. 23 zdrowia mu zostało, pudło. Dobra, naładujmy się trochę bardziej. On się do trzeciego poziomu ładuje. A, już padł. Dobra. Trochę expa, trochę złota, nawet właśnie spoko. Taka prosta walka z tymi minibusiorami. Uciekajcie, będziemy na was polować do ostatniego. No, oni tylko zostali... tylko i wyłącznie stracili przytomność, nie? Pójdźmy przez cmentarz. Na nim nie będą... Co? Czemu? Robię się tam od nieumarłych. Może to nie jest najlepszy pomysł? Myślałem, że nie wierzysz w zabobony. Nie ma czasu na krótkie szamy. No to ty pierwszy. Właśnie, korze.
No tak, no są podejrzenia, że nie będą nas tutaj śledzić, bo się tu roi od nieumarłych. No i faktycznie, no faktycznie ten cmentarz się roi od nieumarłych i będziemy go sobie chyba obchodzić dopiero w kolejnym odcinku, bo naprawdę tutaj będą też czachy. Będzie trzeba znaleźć dźwignię, otworzyć się, wtedy będzie można przejść przez kolejną bramę. I skarb tu też chyba będzie. Kolejnego ptasiora tu chyba nie będzie, kolorowego z tego co kojarzę, mi się wydaje. Także na ten moment to będzie wszystko. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Ja byłem Skowron Piąty, pozdrawiam i polecam. Na razie.